jest drugi model. Tutaj widziałem na pszczółkach warozę, więc ja mu kwas zaaplikuję, tylko musi się pogoda ustabilizować. Rodzinka była słabsza, ale to nie znaczy, że gorszy. Są spokojniejsze. Ktoś zjadł więcej, chyba przez zimę. Nie zaczynają budować, bo to do zimy był włożony taki. Spokojnie. Jeszcze nie widać, żeby nosiła cokolwiek. No, tak jakby zaczynają budować. Jeżdżę. Dobrze. Pachnie ulem i zdrowymi pszczołami. Też jest czerw na tym. Widać pszczółki. Spokojnie. Też jest czerw. Pierzga. Super. Czyli jedyne, co im brak do rozwoju. Pogoda. Zdecydowanie mniej hałasują niż tamte. Martwe pszczółki sobie to wynosiły, natomiast zostawiły włoski takie sprawy.
gdzie jest, no jest no tu na, o co mi chodzi. Może są chodzisz czerw różny, fajny. Podoba. Ramki z odkładu tego roku. Ta rodzinka jest lekko słabsza. No, pies go noszą. Może jakąś brodę wypatrzę. Jednej ramki mocno się przywołują jeszcze czerw. Może ten dlatego, że ten ul jest na nieocieplony. I tyle sobie chodzi. Jest pierzga, no jest co należy. No są tej larwy. Spierzga. Dobrze. Tylko pogoda. Tak jak dzisiaj bez wiatru i można. Piękna jajeczka. Kawałek wianuszek pierzgi. Super. Widać, że bardzo spokojne. Też jest tam pierzga. Jakaś dziura. To jest plaster, który sobie same robiłem w tym. Tu mają pierzgę. Tu nie sobie w domu obejrzę, czy nie ma worozy. Nie widać, ale woroza pod za sklepem siedzi. Nie będzie głupia, żeby nie korzystać. Dobra. Otwór. Tu jest ten ścisk. Jest wyższy, więc tu jest. Tak to wygląda.